Siemanko, z tej strony Baldi. Dzisiaj filmik z serii zainstalowałem, żebyście wy nie musieli. Gierka nazywa się Snake Force. I chodzi w niej o to, że będziemy sobie strzelać do wrogów. Tyle, że oni będą się, nasi gracze, tutaj będą zachowywać. To będzie taka trochę gra w węża. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Idziemy w pierwszą misję. Salem się rusza. Lewą myszką strzelamy. Dobra. No failed. Zabiłem swoich kumpli. Dobra. Retry. Lecimy jeszcze raz. Rescue them. Czyli muszę ich uratować. Dobra. Ja ich zastrzeliłem. O. I oni chodzą. Chodzimy razem jak w wężu. Czyli jeżeli będzie strzelać w ten sposób, to siebie sami zastrzelimy, tak? Dobra. Sami się zastrzelimy, więc jest źle. Czyli tak, musimy ich ratować i musimy chodzić takim ruchem, ruchem węża z Nokii. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy na tyle starzy, że pamiętamy, jak się grało w węża na Nokii 3310. Czyli musimy chodzić bokiem. I jak idziemy bokiem, to wtedy sobie strzelamy. W innym przypadku będzie źle. Dobra, idziemy. Musimy zabić wszystkich wrogów. O! Znowu się postrzeliłem. Musi przeżyć nas co najmniej dwóch. Tu jest napisane. Mamy trzech zakładników. Dwóch musi przeżyć. Dobra, idziemy jeszcze raz. Będziemy tak chodzić, żeby się nie uszkodzić. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Jeszcze raz idziemy. Dobra. Jest ok. Dobra, mamy trzech. Udało się. Keep moving. Idźcie dalej. Dobra, idziemy dalej. No i co? Jest, dobra. Przeszliśmy pierwszą planszę. No cóż. Muszę uratować trzech braci. I teraz zobaczcie, jak ja będę chłacił tak we dwójkę, we trójkę, ja ciągle będę ginął. Bo ja ciągle będę się postrzelał, postrzeliwał, czy jakoś tak, jak to nazwać, nie wiem. Dobra, będę do siebie strzelać. Więc ja wymyśliłem patent na tę grę, ale dopóki mi całkiem idzie, to ja na razie nic nie będę robić. Yes sir, yes sir, jest nas pięciu już. Dobra, właśnie się postrzeliłem. Znowu mamy trzech. No i zostałem sam. Dobra. I teraz zobaczcie, co można zrobić. Ja mam trzech uratować. Ale nikt nie mówi, że ja muszę z nimi łazić. Dobra. Dobra. Help, help, help. Dobra. Pięknie. Help, help, help. Spadłem. Niedobrze. Jeszcze raz. Weźmy sobie, zwiększmy dźwięki. Jest fajna muzyczka. Dobra, ale nie o to mi chodziło. Dobra. No więc cwaniaczki nie chcą tu iść do mnie.
No i co? Tu jest punkt zborny. Spadamy. Idziemy po kolegów. Mamy czwórkę, piątkę, mamy szóstkę, mamy jakiś bullet time. Zobaczmy sobie. O, pięknie. Ajajajajaj, no naprawdę zepsułem. Idźmy sobie do początku, bo ja te plansze już przeszedłem. Kończmy tę nierówną walkę. Tu oczywiście można sobie friendly damage wyłączyć. Wtedy powiedzmy, że jest łatwiej, no ale to jest też tak trochę oszukaństwo. Powinniśmy grać dokładnie tak jak trzeba. Czy co, ja tej misji nie przeszedłem? Nigdy. Jest, dobra. Mamy czterech braci uratować. Spoko. Dobra. Będziemy ratować. Tu dwóch, czterech już leży. Dobra. No tak, to ja mogę ich zabijać. Następnych, czyli byśmy mieli sześciu. Trochę przypomina mi to Cannon Fodder z Amigi. Choć oczywiście logika strzelania jest całkiem inna. Ale tak. Mamy tu tych gości bardzo dużo. Do zabicia, do wzięcia. Nie można do góry strzelać, więc jakby tutaj musimy jakąś taktykę zastosować. Nie damy rady tutaj strzelić, więc co, też się nie udało. Dobra. No dobra, to nie jest źle. Tam widziałem, ktoś do mnie strzelał. No i co, i koniec? Tak. Tak naprawdę tę grę można po prostu szukać, chodząc po swojemu, w pojedynkę. W ogóle nie trzeba używać jakby tej gry zgodnie z planem twórców, że będziemy sobie chodzić jako wężem. To chodzenie wężem naprawdę jest trudne. Cóż, weźmy sobie jeszcze jeden poziom. Zobaczmy. Ja nie wiem. Gra jest bez sensu. Kompletnie. Następną planszę będę próbował chodzić takim wężem. To zobaczycie, że to wcale nie jest takie proste. Oczywiście, to, że nie jest proste, nie oznacza, że gra jest bez sensu. Ona po prostu jest bez sensu. Jesteśmy w 8. Idźmy do końca, pewnie będzie nas 10. No i co? Pięknie, Greedy Snake. No dobra, no i co z tego? O, pięknie, będziemy mieć 13. Ach, time's up! A, dobra. Dobra, czyli do tej pory tego nie było. No, to teraz rozumiem, o co chodzi z tą grą. Dobra. No. Zwracamy honory. Idziemy, chłopaki, we czwórkę. Tu jest czas. A, czyli tu jest czas. Spoko. Yes, sir, sir, sir. A, czterech musi przeżyć, trzech musi przeżyć. Nieźle. Idźmy po braci naszych. Choć oczywiście im większa liczba, tym to naprawdę nam nie pomaga.
gdzieś tu jeszcze byli nasi bracia. Dobra. 9 została minuta. Tu pamiętam, jeszcze ktoś do nas strzelał. No tak, sami się właśnie wystrzelaliśmy. Więc tak jak mówię, to nie jest takie proste. Dobra, 7. Elegancko. Juhu! Dobra. Spróbujmy jeszcze jeden. Jeszcze jedną planszę. Dobra. Jedziemy z poziomem. Pięknie. Co to jest? Jakiś teleport. Juhu! Aha. Beczka. Czy ja mogę tu z góry? Nie mogę. Nie mogę tu z góry strzelić. Pójdźmy sobie tu. Dobra. Mamy kompanów. No dobra, nie jest źle. Nieźle, mamy 6. Dobra. Cóż, trup się leje gęsto. Nie udało się. Sir, yes, sir. Dobra. Niestety pod spacją nie ma skakania, a to by było fajne. Wszyscy spadliśmy. Ach, dobra. Chodźcie, bracia. No pięknie. Dobra. Pięknie. Jest okej. Dobra. Dobra idzie. Yes sir, yes sir, sir, yes sir. No weź strzel w te beczki. No. Dobra. O to chodziło. 6 mamy. Tam się zestrzeliłem. Dobra, nie trafię. Idźmy tu. Dziękuję. Dobra. Ostatni raz. Dobra. Dobra. No jeszcze raz. Pięknie. Jestem z 6. Idziemy.
Sir, yes, sir. Aha. Pięknie. No tak. Łosie. Co to ma być? Jeszcze raz, chłopie, jeszcze raz. Dobra. Pięknie. No, ta beczka miała spaść. A ten co się zaplątał? Nie wiem jak tu dojść. Chodź tu, chłopie. No, gęsiego, gęsiego. No. Sir, yes, sir. No i sam zostałem na polu walki. Dobra. No właśnie, także widzicie. Dobra, taka giera. Chodzimy wężem, strzelamy sami do siebie głównie. Przy okazji ratujemy kumpli. Tak jak mówię, ja zainstalowałem, żebyście wy nie musieli. Dobra. Sam filmik, mam nadzieję, że wam się podobał, choć oczywiście gra pozostawia wiele do życzenia. Bardzo ciężko się tu gra, bardzo ciężko się chodzi, celuje, po prostu wszystko robi się ciężko. Jedyna fajna rzecz, jak oni sami siebie rozwalają, to jest coś fajnego. O. Dobra. Piątka, szóstka. Dobra, i po swoich. I w dół. Dziękujemy bardzo. Dobra, kończymy. Nara, sayonara.